Program in vitro wzbudza spore kontrowersje. To spowodowało, że wiele par zostało odciętych od możliwości centralnego dofinansowania. Swoje programy tworzą natomiast samorządy. Zgodnie z naszym wnioskiem opartym i przygotowany na podstawie już funkcjonujących programów, m.in. w Łodzi czy też wprowadzonym niedawno w Gdańsku, całkowity koszt tego programu wyniesie 9 600 000 zł. Jednak według naszej propozycji Sejmik Województwa mógłby sfinansować minimalnie 10% tej kwoty, aby nie obciążać budżetu województwa. Gmina wprowadzałaby środki do programu, które zostałyby zarezerwowane tylko i wyłącznie dla mieszkańców danej gminy. Pierwszy etap zakładałby powołanie zespołu ekspertów, który przygotowałby stosowny program, bo jak uważa stowarzyszenie, to nie politycy i nie urzędnicy powinni zajmować się tym zagadnieniem. Osoby, które mogłyby skorzystać z programu in vitro, jest to około 1260 par. Województwo finansowałoby 5000 zł tego, można powiedzieć, procesu in vitro, gdyż według szacunków od 8 do 12 tysięcy kosztuje taki zabieg in vitro, czyli to by była ponad połowa tej kwoty. Marian Maciejewski, Echo 24.